A zatem jeszcze raz, witam serdecznie, nazywam się Mariusz Duczmański. Witam zacne grono na dzisiejszym spotkaniu, webinarze dotyczącym Skyward Community. Tak jak powiedziałem, moje imię to Mariusz Duczmański. Jeśli chodzi o usługi online, to mój chleb powszedni, ponieważ zajmuję się tego typu usługami od wielu, wielu lat. Myślę, że już od ponad 20, natomiast online, takie typowo online usługi to 2012 mniej więcej, czyli jakieś 9 lat. Natomiast inwestorem w Skyward Community, jak i partnerem, jak i inwestorem, powiedzmy zwolennikiem całej technologii i tego, co jest związane z koleją strunową, ze Skyward Community, jestem od 2016 roku. Natomiast dwa lata mniej więcej temu mogliśmy tutaj z grupą polską, między innymi z panem Januszem Tomczakiem, brać udział w takim rocznym szkoleniu dla coachów. To tak fajnie, dumnie się nazywało 3D Coaching Business, szkolenie dla ambasadorów SWC. Natomiast już na samym początku dzisiejszego spotkania powiem, że warto brać udział w tego typu spotkaniach. Czasami warto nawet ponieść pewien koszt związany z tym, gdyż to później naprawdę procentuje, jeśli chodzi o cały biznes związany tutaj z firmą. Też wspomnę tylko też na początku, że pojawi się nowy panel szkoleniowy, tak naprawdę mający związek z rozwojem całej firmy i wchodzeniem na globalne rynki. Oczywiście tutaj firma będzie potrzebować bardzo dużo ludzi, jeśli chodzi o koordynowanie pewnych prac, pewnych spraw związanych z rozwojem w najbliższych miesiącach, w najbliższych latach. To będzie potężny rozwój. Dlatego też takich ludzi firma będzie wyszukiwać. Będą informacje pojawiały się w back office, jakie szkolenia, jakie powiedzmy grupy szkoleń będą się odbywać, pod jakim kątem, i myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. W przyszłości może to się związać oczywiście z dodatkowymi profitami dla osób, które podejmą się takich szkoleń. Także warto być czujnym pod tym względem. Jeśli chodzi o sam marketing, tutaj akurat jeszcze mam zdjęcie właśnie z Dubaju z 2019 roku z grupą polską i nie tylko. Mogliśmy brać udział właśnie w tym szkoleniu, jak i również odbyliśmy pierwszą wycieczkę do Szarży, gdzie były początki budowy ekotechnoparku, czyli całego tego centrum innowacji w Emiratach Arabskich. Dzisiaj te prace są już mocno posunięte do przodu. Zaczynają pewne sprawy tam nabierać kształtu, jeśli chodzi o pierwsze pojazdy, jeśli chodzi o wygląd ekodomu, który jest pierwszym domem w ogóle w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w ogóle całej tam ziemi arabskiej. Ze względu na pewne przepisy, my jesteśmy pierwsi, którzy tego typu rodzaj budynku postawiliśmy na tej ziemi. I na ten moment przejdziemy do sedna sprawy związanego z dzisiejszym webinarem dotyczącym głównie programu marketingowego, ale postaram się na końcu kilka ważnych spraw powiedzieć. One mogą być ważne dla nas, ale mogą być też ważne dla naszych partnerów lub osób, które zamierzamy ewentualnie zaprosić do firmy w najbliższych dniach. Jeśli chodzi o nasz panel, który mamy po rejestracji, on wygląda mniej więcej tak jak tutaj na tej stronie. Mamy wiele zakładek, między innymi zakładkę moje inwestycje, dokumenty, ale też bankowość, jeszcze inne informacje, które tutaj jak gdyby nie są widoczne na tym panelu, ale głównie nas interesuje na ten moment ta lewa strona dla partnerów, ponieważ ta zakładka w momencie, kiedy wiążemy się mocno z programem partnerskim, z polecaniem, z duplikacją, to w tym momencie ona jest bardzo ważna dla nas, ponieważ mamy tam narzędzia, całe statystyki naszej pracy związane z tym, co zrobiliśmy, jeśli chodzi o zaproszenie osób, inwestycje w poszczególnych poziomach, ale też mamy linki, swoje strony internetowe, które są przypięte do naszego numeru ID, więc bez względu na to, jakąkolwiek stronkę podamy z tych narzędzi, to z polecenia zawsze zarejestruje się dana osoba naszego. Mamy też historię, mamy szkolenia,
Tam pewne również rubryki dochodzą. Myślę, że na najbliższym spotkaniu, takim webinarze za tydzień, postaram się zrobić nowe zdjęcia back office'u, żeby pewne rzeczy jeszcze pokazać, które się pojawiają nowe w naszych zakładkach. Być może nie zawsze mamy czas do tego, żeby to przejrzeć dokładnie, co tam się pojawia. Dlatego też, biorąc pod uwagę narzędzia, to są minimum 3 strony internetowe, które możemy polecać naszym zainteresowanym i bez względu na to, cokolwiek będą robić na tych stronach, strony mają tak zwane podpięte ciasteczka cookie, więc w momencie, kiedy się zarejestrują te osoby, po wejściu już w ogóle na naszą stronę, jesteśmy pewni, że będzie to rejestracja z naszego polecenia. Zresztą w momencie, kiedy klikniemy na zakładkę Zarejestruj się, pojawi się informacja właśnie, kto jest sponsorem danej osoby, którą polecamy. Jeśli chodzi o program partnerski, on składa się z 7 poziomów. Tak naprawdę te 3 poziomy to są takie lajtowe, natomiast zaczyna się oczywiście praca od tego poziomu master. I najciekawsze jest to, że z jednej strony wydawałoby się, że te warunki nie są wcale takie jakieś wymagające, bo sam osobiście na ten moment jeszcze mam poziom mastera i wszystkie warunki mam jak gdyby już dawno spełnione. Natomiast jak gdyby najcięższym, najtrudniejszym pracą, którą trzeba wykonać w programie partnerskim, jest to, żeby pozyskać kolejnych nowych masterów, którzy dają nam kwalifikacje na kolejny poziom, na przykład eksperta. A zatem sama własna inwestycja osobista to nie jest problem, bo to, czy ktoś zainwestuje 1000, czy 2, czy 5, czy 10, to w historycznym zakresie jest to jak najbardziej do zrobienia. Zaproszenie nowych inwestorów też nie ma problemu, bo bardzo wiele osób zapraszamy do firmy Skyward Community, ale to są bardzo często osoby, które po prostu niekoniecznie chcą budować program partnerski, po prostu chcą dobrze zainwestować i widzą tutaj szansę dla siebie, jakąś formę dywersyfikacji swojego portfela w udziały Skyward Community. I takich osób też jest często bardzo dużo w naszych grupach, również w mojej. Natomiast osoby, które chcą bardzo intensywnie gdzieś tam działać, budować właśnie team, wspinać się jak gdyby powiedzmy po tej w cudzysłowie ścieżce kariery, czyli po tych poziomach multi-level marketingu, czyli tu w programie partnerskim, bo to nie jest taki typowy multi-level marketing, ale w programie partnerskim, no to już trzeba wykonać konkretną pracę, ponieważ dany stopień musi mieć jak gdyby przynajmniej trzykrotność lub czterokrotność pozycji na tym samym poziomie co nasz, w momencie, kiedy chcemy wejść wyżej stopień. Zresztą to pokażę na tych kolejnych przykładach. Partner to tak naprawdę człowiek, który się zarejestrował, zweryfikował swoje konto. Niekoniecznie musi mieć własną inwestycję, ale za to firma daje możliwość zarobku. Czyli dla osób, które są chętne pracować, jest możliwość zarobienia fajnych bonusów, ponieważ już tak naprawdę na tym początkowym poziomie firma daje 4 poziomy w programie partnerskim, z czego pierwszy poziom to 15% bonusu z inwestycji, które dokonają nasi bezpośrednio zaproszeni partnerzy. Później mamy 4%, 2%, 1%. I to jest tak naprawdę początek. Zobaczmy, tutaj tak naprawdę partner nigdzie nie jest powiedziane, jaką kwotę musi mieć wyróżnioną. Może być to na ten moment zero. Oczywiście ja osobiście jestem zwolennikiem, że jeśli kogoś zapraszam do jakiegoś biznesu, to jeśli portfel mój, czy też moje finanse na ten moment nie pozwalają mi na to, żeby zainwestować większą kwotę, to przynajmniej jakiś minimalny pakiet, naprawdę minimalny pakiet, po to, żeby być wiarygodnym, że wierzymy w ten projekt. Natomiast często jest możliwość poprzez własną pracę zarobić odpowiednie środki po to, żeby kupić sobie później drugi, trzeci, czwarty, czy jeszcze więcej różnych pakietów z udziałami. Drugi poziom to jest poziom konsultant. Brzmi całkiem już fajnie, jak sama nazwa, konsultant. To jest osoba, która ma własnej inwestycji minimum $100.
i dwie osoby zaprosiła, które też zrobiły to samo, czyli zainwestowały minimum 100 dolarów. Łączna suma inwestycji 300 dolarów i wtedy mamy status konsultanta. Kolejny poziom to jest poziom lidera. Lider to oczywiście człowiek, który ma pod sobą już trzech zaproszonych partnerów, którzy zainwestowali w Skyward Community, czyli w udziały minimum po 200 dolarów. Lider sam osobiście zainwestował 200 dolarów minimum, ale łączna suma pierwszego pokolenia, czyli osób, które bezpośrednio zaprosiliśmy do firmy, musi wynosić 2000 dolarów. Czyli tak naprawdę, jeśli my zainwestowaliśmy tylko 200 dolarów na ten moment i mamy status lidera, no to musieliśmy mieć przynajmniej 3 osoby, które zainwestowały minimum po 200. Nasze 200 i 3 razy 200 to nam daje 600 plus 200, 800. Więc ktoś z bezpośrednio zaproszonych nas osób musiał zainwestować jeszcze po 50, po 100, czy tam jeszcze jakieś inne kwoty, aby łączna suma pierwszego pokolenia wynosiła minimum 2000. I wtedy uzyskujemy na naszym biurze u góry w lewym narożniku status lider. Status master jest w miarę łatwy do osiągnięcia, natomiast gorszy do wyjścia. Już tutaj trzeba jak gdyby wykonać konkretną pracę, ponieważ trzeba pozyskać minimum trzech liderów i uzyskujemy status mastera. I on jest ten status w miarę łatwy. Natomiast później z doświadczenia wiem, naprawdę trzeba przyłożyć się i dobrą, fajną pracę wykonać, żeby uzyskać status eksperta, czyli kolejny poziom, o którym za chwilę też będę mówił. Natomiast jeśli chodzi o status mastera, to minimalna inwestycja własna jest na poziomie 1000 dolarów, więc tak naprawdę nie jest to wielka jakaś tam zatrważająca suma. Trzeba mieć przynajmniej trzech partnerów mających status lidera. Pamiętamy, że lider to minimalna inwestycja 200 dolarów, czyli każdy z tych trzech liderów musi mieć minimum 200 dolarów zainwestowane, ale pierwszy poziom łącznie, jeśli chodzi o inwestycje, musi wynosić 5000 dolarów. Czyli jeśli mamy 1000, to nasza grupa na poziomie pierwszym musiała łącznie zainwestować minimum 4000, aby kwota 5000 dała nam awans na poziom mastera. Tak, tutaj widzimy na zdjęciu, tych trzech liderów muszą być na pierwszym poziomie, nasi partnerzy bezpośrednio zaproszeni z naszego linka. Zobaczmy dalej. To co mówiłem, poziom eksperta można byłoby pewnie na jednej ręce policzyć w Polsce. Mogę się mylić, ale tak przypuszczam, że tak jest. Natomiast nie wynika to tak naprawdę z wielkości, którą trzeba wykonać pracę, ale wydaje mi się chyba, że naprawdę z mocnego zaangażowania, z większego zaangażowania i wiary w ten projekt. Więc każdy tak naprawdę czasami może gdyby zrobić rachunek sumienia i zastanowić się, co osobiście zrobił, aby osiągnąć pewien status. Zmianą, którą widzimy tutaj, taką na plus w tym akurat poziomie eksperta, jest to, że musimy mieć trzech masterów, z tym, że jeden master może być niebezpośrednio zaproszony przez nas. Czyli to może być partner zaproszony przez naszego partnera lub jeszcze gdzieś głębiej w strukturze. Czyli pierwszych tak naprawdę dwóch masterów musimy mieć na pierwszym poziomie bezpośredni, czyli to są nasi znajomi, nasi partnerzy, których osobiście zaprosiliśmy, być może osobiście braliśmy udział w rejestracji. Natomiast trzeci master potrzebny nam do awansu na poziom eksperta może być na drugim, trzecim i tak dalej poziomie, ale w niezależnej nodze. Także nie może być jak gdyby master pod masterem, czyli w tej samej nodze nie może być na przykład dwóch masterów, ponieważ wtedy się to nie liczy nam do jak gdyby osiągnięcia danego statusu. Natomiast w tym wypadku, jak widzimy przykład, dwóch bezpośrednio, trzeci na niezależnej nodze innej, na drugim poziomie, daje nam awans. Łączna suma
inwestycji z pierwszego poziomu naszych partnerów plus nasza musi wynosić przynajmniej 10 tysięcy dolarów. Czyli jeśli my osobiście mamy minimum 5 tysięcy, no to grupa z pierwszego poziomu, nasi partnerzy musieli zainwestować łącznie 5 tysięcy, żeby dawało nam sumę łączną 10 tysięcy i wtedy mając tych trzech masterów dodatkowo, wchodzimy na poziom eksperta. Pojawia nam się w okienku w lewym górnym narożniku ekspert. Zobaczmy dalej. Może tutaj jeszcze cofnę jedną rzecz, którą troszeczkę pominęłem, a o której też warto mówić. To jest fakt, że każdy poziom, konsultant, lider, master, ekspert i tak dalej, widzimy, że wiąże się z większą głębokością i z większą prowizją, czy może inaczej prowizją, bonusem, który otrzymujemy na pierwszym poziomie. Jak pamiętamy, wcześniejsze poziomy to pierwszy poziom było 15%, ale tu już w przypadku eksperta mamy 16% na pierwszym poziomie. Natomiast zauważamy, że ekspert już sięga do 20 poziomów w głąb struktury. Czyli jeśli mamy na przykład niewielu partnerów, 2, 3, 5, 10, czy to jest naprawdę niewiele, to jeśli mamy 2, 3 naprawdę takich gigantów, dobrych gigantów z MLM-ów, z jakichś tam programów partnerskich, którzy potrafią budować fajnie, to często wiemy, że ta struktura może sięgać bardzo głęboko. 5., 10. i 20. poziom jak najbardziej jest do osiągnięcia. I co się wtedy dzieje? Tak naprawdę zarabiamy bonusy na osobach, na partnerach, na inwestorach, ludziach, których nigdy na pewno na oczy nawet nie zobaczymy. Albo być może nawet nigdy nie dojdziemy do tego, że gdzieś tam są w naszej strukturze. Oczywiście możemy gdzieś tam sobie przeglądać dokładnie zakładki i w ten sposób możemy dojść, ale jeśli dokładnie analizujemy, nie sprawdzamy, to moglibyśmy być zaskoczeni, że akurat jakiś nasz znajomy, bliski jest na 5. czy tam 7. poziomie w naszej strukturze w Skyward Community. A tak często się zdarza. I otrzymujemy bonusy w wysokości 16, 7, 5, 4, 3, 2, 1 i 0,5% od 10 do 20 poziomu. To jest fajna sprawa, jeśli chodzi o te bonusy. Top ekspert, przedostatni, jak gdyby ta ścieżka kariery, którą mamy w firmie, to zauważamy, że w tym momencie zmienia się jedna rzecz. Oczywiście sięgamy do już maksymalnego poziomu w bonusach, w głębokości do 24 poziomów. To jest naprawdę bardzo fajna sprawa. I teraz tak, jeśli chodzi o wymóg top eksperta, to osobista inwestycja, ona jest oczywiście liczona historycznie, musi wynosić minimum 10 tysięcy dolarów. Oczywiście to może być dużo więcej, natomiast minimalna suma to 10 tysięcy dolarów. Mamy jak gdyby w skład pierwszego pokolenia musimy mieć trzech ekspertów. Widzimy, że dwóch ekspertów bezpośrednio zaproszonych, a trzeci na niezależnej nodze, tam widzimy go na trzecim poziomie, się pojawił ekspert i on dał nam kwalifikacje. No i łączna suma inwestycji pierwszego pokolenia musi wynosić minimum 30 tysięcy dolarów. Czyli jeśli osobiście my zainwestowaliśmy 10 tysięcy, to nasi bezpośrednio zaproszeni partnerzy musieli zainwestować 20 tysięcy łącznie, minimum, co daje nam sumę łączną 30 tysięcy. Mamy tutaj dodatek pewien dla top eksperta z obrotu miesięcznego struktury. Tutaj to ważne zdanie jest jedno pod koniec. Aby otrzymać bonus, suma inwestycji osób z twojej struktury z wyjątkiem inwestycji dokonanych przez osoby wchodzące w skład zespołów, czyli wchodzące w skład zespołów, partnerów mających status top ekspert lub partnerów wyższych rang, musi wynosić ponad 5 tysięcy, minimum 5 tysięcy dolarów obrotu w danym miesiącu. Czyli nie liczą się osoby, które już wchodzą w jakiś inny zespół top eksperta jakiegoś,
lub jeszcze Sky Experta. Natomiast jeśli nie wchodzą w skład innego grupy, innego top eksperta liczącego mu się do bonusu, tylko oni jak gdyby liczeni są w naszym zespole, czyli jak gdyby tam nic nie zostało odcięte, bo są w naszym zespole, no to ten obrót jak najbardziej nam się liczy. Jeśli w danym miesiącu mamy obrót osobisty i z naszą całą strukturą 5000 dolarów, to otrzymujemy bonus niezależnie od tego, co otrzymamy od firmy z bonusów normalnie z programu partnerskiego, otrzymujemy 500 dolarów, 800 lub 1500. Jeśli obrót jest 20 tysięcy lub więcej, to otrzymujemy od firmy dodatkowy bonus w wysokości 1500 dolarów. Można powiedzieć, że taka miesięczna pensja. Przy pewnej strukturze mocno rozwiniętej, gdzie mamy przynajmniej trzech ekspertów, to tego typu bonusy i obroty w strukturze są jak najbardziej realne i one są często dużo większe, bo sam ekspert już często ma niezłą strukturę składającą się, jeden ekspert może mieć taką strukturę z kilkuset osób lub więcej. Mówię to z własnej autopsji. Więc tak wygląda, jeśli chodzi o top eksperta, czyli podsumowując, 10 tysięcy własna inwestycja osobista minimum, 30 tysięcy inwestycja łączna pierwszego pokolenia, oczywiście w skład tego wchodzi nasz bonus, znaczy nasz obrót. Jeśli jest to łączna suma inwestycji 30 tysięcy, i mamy trzech ekspertów, jeden może być niezależnej nodze, te trzy warunki spełniamy, 10 tysięcy, 30 tysięcy łącznie z naszym wkładem z pierwszego pokolenia, trzech ekspertów, mamy top eksperta. I ostatni status, mamy status Sky Expert, to jest taka pewna zmiana, widzimy, że żeby uzyskać status Sky Experta, trzeba mieć minimum czterech top ekspertów, czyli jeden dochodzi więcej, czyli ta praca tutaj musi być wykonana dużo większa, z tą różnicą, że tak naprawdę pozostajemy jak gdyby w tych dwóch ekspertach, top eksperta, przepraszam, na pierwszym poziomie, czyli jak gdyby my musimy wylansować, wytworzyć niejako tych top ekspertów dwóch na pierwszym poziomie, natomiast dwóch pozostałych może być oczywiście na pierwszym poziomie, ale lub na niezależnych dwóch innych nogach. To może być drugi poziom, tak tutaj widzimy na przykładzie, chyba drugi czy nawet trzeci, tam widzimy chyba gdzieś na czwartym poziomie top ekspert niezależnej nodze i w tym wypadku jest to jeden z warunków do uzyskania statusu Sky Expert, czyli czterech top ekspertów, 20 tysięcy inwestycji minimum własnej, 90 tysięcy z uwzględnieniem własnych inwestycji, 90 tysięcy z pierwszym pokoleniem, daje nam status Sky Experta. Czyli w wypadku, jeśli my zrobimy, mamy obrót 20 tysięcy własnych inwestycji, to nasza struktura z pierwszego pokolenia musi mieć pozostałe 70 tysięcy. Jeśli daje nam to łączną kwotę 90 tysięcy obrotu na pierwszym poziomie z naszymi partnerami, mamy czterech top ekspertów, uzyskujemy status Sky Expert. Oczywiście mamy też możliwość bonusu otrzymywania comiesięcznego z obrotu z naszej struktury, z pominięciem oczywiście top ekspertów i Sky Expertów, którzy wchodzą już w skład innych grup struktur. Jeśli taki na przykład dane osoby już jak gdyby wchodzą w skład wcześniejszego danego eksperta, to nie liczy się ich jak gdyby obrót do miesięcznego bonusu, ale ten bonus, ten obrót musi wynosić minimum 10 lub 30 tysięcy na poziomie eksperta. Jeśli jest to 10 tysięcy, to mamy bonus w wysokości, jak widzimy, może powiększy, żeby to było dobrze wyraźne, widoczne, 500 dolarów, natomiast jeśli mamy obrót 30 tysięcy lub więcej, to mamy dodatkowy bonus w wysokości 2000 dolarów. To są oczywiście dodatkowe pieniądze oprócz tych dziesiątek lub setek bonusów otrzymanych z 24 poziomów całej struktury. Często są to
Może to być nawet kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Biorąc pod uwagę ilości, które się zaczynają pojawiać na poziomach Top Expert, Sky Expert. Także to tak mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o sam program partnerski. Kilka informacji dotyczących jeszcze dodatkowego bonusu. Możemy uzyskać oprócz tych 15 takich gwarantowanych niejako procent bonusu z pierwszego poziomu, niezależnie od statusu, bo tutaj status partner, konsultant, lider mają te 15, załóżmy, procent. Później pamiętamy, że tam wyższe poziomy mają i 16, nawet 17% na pierwszym poziomie, ale niezależnie od statusu, mając 15%, jeśli popracujemy i mamy na przykład w danym miesiącu więcej płatności rat niż 5, tutaj widzimy ten przykład, może sobie jakoś to zaznaczę. Czyli mamy tu przykład 5, później przekroczymy 10 w danym miesiącu i gdybyśmy przekroczyli 20 razy w danym miesiącu, to tak naprawdę w tym wypadku mamy za każdą ratę albo 16, albo 17, albo 18%. Gdyby się okazało, że w danym miesiącu mamy 20 płatności lub więcej, oczywiście mówimy tutaj o pierwszym poziomie, czyli mamy 10, 20 czy więcej partnerów, no i oni sobie płacą raty. Jeden pakiet, drugi, trzeci, nie ma znaczenia, to są raty płacone, jest ich sporo, one się jak gdyby nakładają na siebie, sumują i w momencie, kiedy przekraczamy dane ilości w danym miesiącu kalendarzowym, teraz mamy załóżmy 7 wrzesień, więc załóżmy do 30 września uskładało nam się minimum 20 płatności, to za każdą ratę do tyłu firma wypłaci nam łącznie 18% bonusu. Więc o to też często warto zabiegać. Zasady, warunki programu partnerskiego, krótka podsumowanie. Minimalna kwota inwestycji 50, to jest minimum. Zawsze zwracam uwagę jeszcze na te poziomy, 24 poziomy, jeśli chodzi o program partnerski. No i każdy może z nas zaprosić dowolną ilość osób, jeśli chodzi o pierwszy poziom. No i wysokość procent również naszego bonusu może wynosić nie 15, ale 18%. To od nas zależy tak naprawdę, jaki ten bonus będzie w danym miesiącu. Tutaj jeszcze pewne krótkie takie podsumowanie dotyczące nagród. Mistrz otrzymuje długopis. Natomiast kolejne poziomy to są takie bardziej miłe, przyjemne, bo w momencie, kiedy dostajemy status eksperta, otrzymujemy od firmy na konto w ciągu tam właściwie 24 godzin 500 dolarów w postaci bonusu, które możemy wypłacić, możemy kupić sobie pakiet, opłacić ratę, więc to jest dowolność tego, co zrobimy. Kolejny status to top expert, taki partner otrzymuje 1500 dolarów w momencie uzyskania tego statusu, jednorazowy bonus, taka na, powiedzmy, nagroda, wyróżnienie. No i sky expert otrzymuje 2000 dolarów jednorazowo na konto, więc jest taki przyjemny dodatek. Tutaj widzimy grupę polską, która brała udział w 2019 roku w Dubaju w szkoleniu z coaching 3D. Tu mamy panią Natalię. Chciałbym kolor zmienić, ale tutaj jest, kolory są. Łatwiej będzie widać. Tu mamy panią Natalię, która jest kreatorem na terenie Polski i oczywiście jest bardzo, bardzo pracowitym człowiekiem, bardzo pracowitym partnerem firmy. Jeśli dobrze znamy panią Natalię, to wiemy, że często do południa śpi, ale pracuje do późnych, bardzo późnych godzin nocnych. Pracując z polskimi liderami, z rosyjskimi, no i można pewnie jeszcze kilka krajów innych wymienić, więc podziwiam, jeśli chodzi o energię, zapał i siły do pracy. Tutaj mamy też ambasadora z Belgii, znanego pana, no i też polska grupa, tutaj pan Janusz Tomczak, z którymi robimy
też webinary. Pan Janusz tutaj robi jak zawsze webinary dotyczące technologii, troszeczkę bardziej od strony właśnie tej technicznej, jak ta technologia wygląda. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o to, tutaj to zdjęcie, przypomnienie. Jeśli chodzi o aplikację, to warto sobie ją ściągnąć, jeśli jeszcze jej nie mamy na telefonie. Ona pewnie z jakimś tam czasem będzie ewoluować na sklepie Play, nie tylko. Jeśli chodzi o pewne możliwości i zakładki, które się będą pojawiać. Jeśli chodzi o pakiety w tej chwili, które są dostępne, to jeśli jesteśmy w firmie od wielu lat, to wiemy, że ta ilość pakietów, ona się bardzo mocno skurczyła. Kiedyś było bardzo, bardzo dużo, szeroko. Natomiast pomalutku konwertuje się ilość tych pakietów. Oczywiście mamy jeszcze w czym przebierać, natomiast trzeba się liczyć z tym, że czy bliżej końca, jeśli chodzi o finansowanie projektu do 15 poziomu, tym tych udziałów będzie mniej możliwości i również dyskonto w stosunku do $1, ono się będzie bardzo szybko w pewnym momencie zmniejszać. Mamy tutaj pewne pakiety na raty. Tutaj mamy pakiety z możliwością też na raty 5 miesięcy. Mamy też jeszcze pakiety inwestycyjne, które możemy inwestować w gotówce. Odpowiednia ilość. I tutaj też mamy jeszcze właśnie pokazane jeszcze dalszą część. Co najważniejsze, to jest informacja, że w momencie, kiedy zakupimy dany pakiet na ten moment, przykładowo za $1000, to otrzymujemy i go spłacimy jednorazowo na przykład, to otrzymujemy bonus w postaci kuponu na nabycie kolejnego pakietu z ilością 100% więcej udziałów do tej oferty standardowej. Tutaj przykład swojego czasu, przykład kupowania różnych pakietów. Te pakiety były w różnej formie, między innymi oczywiście kupowaliśmy udziały, pakiety od firmy, natomiast dodatkową taką ofertą było na przykład sadzenie drzewa, czyli w momencie, kiedy był ekotechnopark tworzony, chciano zagospodarować również teren w piękny sposób, nie tylko zwykłymi drzewami, ale też, żeby ten teren dawał coś dobrego i naturalnego, więc chociażby posadzono sady owocowe, no i też takie jedno drzewko w ekotechnoparku mam, które jest oznaczone odpowiednim numerem GPS. Kierując się tym numerem GPS, w łatwy sposób mogę, będąc w ekotechnoparku na wycieczce, trafić sobie na to swoje drzewko owocowe. Inny pakiet był w postaci imienia i nazwiska w muzeum ekotechnoparku inwestorów, którzy do pewnego momentu inwestowali w udziały w firmie. Każdy mógł zaistnieć na suficie całego tego muzeum. Są imiona i nazwiska osób inwestujących w danym momencie do danego okresu w tą technologię. No i między innymi tutaj, jak widać, jest wielu Polaków, bo widzimy kilka nazwisk polskie. To akurat może nie będę czytał na głos, ale widzimy pewne nazwiska polskie, imiona polskie. Również tutaj ja, jeśli chodzi o imię z litery M, znalazłem się w tym miejscu. Mariusz Doczmański, więc też była taka okazja kupić sobie jeden z pakietów przy okazji zawinieć gdzieś tam w muzeum ekotechnoparku, które pewnie będzie dla kolejnych pokoleń takim fajnym miejscem, gdzie będzie można czytać, jak powstawała ta technologia, jak powstawała ta ideologia cała. W momencie, kiedy tak naprawdę nie było jeszcze wiele. A za parę lat, jak wiemy, w większości krajów będą nasze
sieci kolej strunowej po prostu się znajdować, będą budowane lub ukończone. Ja osobiście tego jestem przekonany w 100% i myślę, że kolejne miesiące, najbliższe pół roku, jeśli ktoś ma wątpliwości co do tego, to myślę, że za pół roku w okolicach marca, kwietnia przyszłego roku już nie będzie takich wątpliwości. No ale to przekonamy się w najbliższych miesiącach dlaczego. Tutaj też taka krótka informacja odnośnie danych osobowych. Mamy w różne zakładki, między innymi zakładka w ustawienia. Jest taka rubryczka, ja o tym też często przypominam na każdym chyba webinarze, bo nawet nie usuwam tego slajdu specjalnie, żeby pamiętać, jest spadkobierca. Zapadło też pytanie na jednym z webinarów, czy będzie jakiś specjalny formularz, który będzie regulował sprawy spadkowe. No i oczywiście jak najbardziej z tych informacji, co gdzieś tam docierają, o których czytałem, to jest to w przygotowaniu. Jest pewien dokument przygotowywany, który będzie jak gdyby ściślej określał nasz testament. W wypadku, gdyby nas zabrakło, aby nie było problemu z przepisaniem danej osobie określonej jednej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, to już od nas będzie zależeć, jak ten testament będziemy chcieli ustalić. Będzie to w formie pewnego dokumentu. Jak to faktycznie będzie wyglądać, to jeszcze chwilę musimy poczekać, ale takie coś jest przygotowywane. Nie tylko taka prosta rubryczka, imię, nazwisko, jakiś tam telefon, mail, ale w formie konkretnego dokumentu, który będzie miał wartość jak gdyby w formie testamentu. Więc to też pokazuje, że zbliżamy się do czasu, kiedy te udziały naprawdę będą miały bardzo dużą wartość. I tak naprawdę to my będziemy decydować za życia, co z nimi się stanie, komu zostaną powierzone, kiedy faktycznie by nas zabrakło. Tutaj też jeszcze dwie informacje, o których też mówię. Dodatkowe zabezpieczenia konta, warto o tym pamiętać. Na każdym webinarze przypominam o tych zabezpieczeniach w postaci chociażby dodatkowego kodu w aplikacji Authentication, ten program googlowski. Więc można to konto sobie dodatkowo zabezpieczyć, chociażby o taki kod PIN kilkucyfrowy. I też pamiętamy, że na naszych kontach w prawym dolnym narożniku są taka niebieska chmurka i tam jest czat online, czyli mamy człowieka, który między innymi mówi po polsku, bo też ostatnio znów miałem okazję pisać i wiem, że taki konsultant, który pisze po polsku, jest, więc jak mamy jakiś problem, sprawę związaną z jakimiś tam pytaniami, to możemy śmiało na czacie online, na żywo napisać. Jeśli to nie będzie do końca w kwestii jak gdyby możliwości rozwiązania tego problemu w tym momencie ze strony konsultanta, to dostaniemy adres mailowy, odpowiedni dział, do którego mamy się zwrócić i co mamy dokładnie napisać, żeby ten problem został chociażby na przykład z dostępem do konta, gdyby nam się zablokowało, co powinniśmy zrobić. Tutaj to też przypominam prawie na każdym webinarze, bo w ostatnim czasie takie problemy się pojawiały i niektórzy się pytali, ale co mam wysłać, a dlaczego mam to wysłać. No właśnie, ja zawsze mówię, że nie chodząc na webinary, nawet takie, które ja w tym momencie prowadzę, czasami mam wrażenie, że wszystko wiemy i nie potrzebujemy żadnych informacji, bo po co mamy coś słuchać 10 razy? Albo po co mamy zapraszać ludzi, naszych ludzi, których zaprosiliśmy na takie webinary. Świadomość i odpowiedzialność zapraszania kogokolwiek do firmy powinna być taka, żeby te osoby miały naprawdę bardzo mocno wpojone w pamięć, w umysł swój pewne obowiązujące zasady do firmy. Co należy robić właśnie w wypadku, kiedy chcemy zmienić dane osobowe na koncie, one są sztywno wpisane i nie można ich edytować. Co mam zrobić, kiedy mam problem z dostępem do konta, bo gdzieś tam zgubiłem hasło albo właśnie ten kod googlowski. Gdzieś aplikacja na przykład siadła, telefon mi siadł, zgubiłem telefon
Mam nowy telefon, a nie zapisałem sobie kodu QR do odtworzenia. Co mam zrobić? I takie sytuacje w ostatnim czasie padały. Mamy prostą, chociażby jedną kartkę, tutaj, którą widzimy. Nasza SWIFT-focia plus imię, nazwisko, bieżąca data i dowód osobisty w drugiej ręce. I taki dokument jest najczęściej potrzebny, jeśli chcemy cokolwiek zmienić lub cokolwiek na naszym koncie odzyskać dostęp do konta i tak dalej, to będzie to jeden z dokumentów, który zawsze będziemy wysyłać mailem do firmy. To będzie nas identyfikować, że my faktycznie jesteśmy właścicielami tego konta i pewne zmiany, które chcemy dokonać, to my jako właściciele tego konta, a nie ktoś, kto być może dostał dostęp w jakiś tam nie wiadomo w jaki sposób. Więc pamiętajmy, że taka kartka zawsze będzie potrzebna, taki dokument. Teraz krótko jeszcze o tym, co jest w najbliższym czasie. To już o tym też wielokrotnie mówiłem. Przed nami potężne, wspaniałe, wyjątkowe, uważam, wydarzenie, jakim jest Expo w Dubaju. Firma nasza jest takim, powiedzmy, jednym z głównych gości, ponieważ oprócz pewnej wystawy, która ostatecznie okaże się, czy będzie tam, w którym miejscu to, jak gdyby będzie stała pewna makieta, o której też już ostatnio mówiliśmy, to firma przygotowuje pewne rzeczy związane z ekotechnoparkiem w Szarży, czyli tym całym centrum innowacji i transportem, łącznością między Expo a właśnie naszym centrum innowacji. W jaki sposób będzie dowozić gości, jak te informacje będą przepływać, więc te informacje, te sprawy są już w tej chwili właściwie dopinane na ostatni, powiedzmy, guzik. Co jest ważne, to całe Expo trwa aż pół roku, więc sama długość tego wydarzenia, pół roku, jest to wyjątkowe wydarzenie. Nieraz często są jakieś wystawy, są jakieś spotkania, jakieś wydarzenia, jakieś jeszcze inne sprawy związane z biznesem i one trwają tydzień, trzy dni. Natomiast tutaj mamy aż pół roku, więc liczymy na to, że z tych informacji, które do nas docierają, że bardzo dużo się wydarzy w ciągu tego pół roku, a zbliżamy się wielkimi krokami, bo już mamy wrzesień, a październik jest tuż przed nami i wiemy, że te kolejne trzy tygodnie bardzo szybko miną i to się zacznie dziać na naszych oczach. To jest właśnie ta makieta, którą firma zrobiła. Piękna makieta, która ma być wykorzystana właśnie na tym Expo. Może pokażę filmik, bo pewnie go oglądaliśmy, ale warto sobie przypomnieć. Jeśli ktoś tego filmiku nie ma, no to ja ewentualnie mogę go podesłać. Może zrobię udostępnienie ekranu tak na szybko, żeby pokazać ten filmik. Tak, dokładnie, o tym certyfikacie też króciutko wspomnę, ale mamy informacje na naszych stronach. Ale teraz króciutko właśnie informację wyślę dotyczącą tego, tej makiety. Czyli tak, tu wyłączę na chwileczkę udostępnianie. Zrobimy podgląd. Udostępnij ekran. Thank you.
Dokładnie to jest to. Czyli to była ta makieta, która została przygotowana na to najbliższe właśnie Expo. Mam nadzieję, że było widać, bo ostatnio gdzieś tam w którymś webinarze miałem problem chyba z dźwiękiem, z tego co wiem. Tutaj na przykład mamy spotkanie, znaczy spotkanie, konkurs, który się odbywa. On tak naprawdę kończy się, jak widzimy, za 8 dni. Pewnie gdzieś tam wiele osób, no, jak gdyby już nie bierze pod uwagę siebie. Mi tam udało się pewien status osiągnąć, ale nie ten niestety najwyższy, więc niekoniecznie w tym roku udam się na ten Global Expo, aczkolwiek to temat jeszcze nie jest do końca zamknięty, zobaczymy, bo jeszcze, jak to mówią, rywalizacja nadal trwa i o to złoto warto jeszcze się ubiegać, walczyć. Ten Global Expo Maraton jest wyjątkowym wydarzeniem, ponieważ tak naprawdę osoby, które pracowały naprawdę sumiennie, ciężko i zapracują na tą najwyższą nagrodę, czyli tak naprawdę na to złoto, gdzie właściwie wszystko będą miały finansowane przez firmę, począwszy od właściwie samolotu, zwrotu kosztów samolotu, oczywiście w określonych cenie, tam chyba $500 czy euro. Zwrot, ale to mniej więcej tak w takiej cenie można zmieścić się w tą i z powrotem samolot do Dubaju, ale również transport do ekotechnoparku, na Expo, spotkanie w ekodomu, tym naszym na ekotechnoparku, czyli w tym centrum innowacji, zakwaterowanie w hotelu, wiele innych atrakcji. Będzie udziałem właśnie tych osób, które gdyby dostaną otrzymają tą wycieczkę, tą nagrodę. Co będą mogły zobaczyć? No to tak naprawdę krótko, również w tym filmie, taki właśnie teraz też ten film króciutko przypomnę, bo to będzie udziałem tych osób, które wybiorą się na tą wycieczkę. Osobiście miałem okazję być 2 razy w Emiratach, więc naprawdę przynajmniej raz w życiu warto odwiedzić to futurystyczne miasto. Coming this autumn, it is time to rediscover the world of travel, make new acquaintances, and create unforgettable memories. All this awaits you on the Big Emirates Tour. Experience an adventure-filled trip to the Middle East. In just a few days, you will visit the most important destinations in the United Arab Emirates. The main stop along the way is the testing center of String Technologies in Sharjah. You will be among the few to see tropical models live, tour the Eco House, and meet project founder Anatoly Yunitsky. More experiences await you in Dubai, where the long-awaited Expo 2020 Innovation Show will be taking place. That is where this project will showcase its latest designs. It is the best opportunity to see them before anyone else. The Big Emirates Tour is much more than just a trip. You will attend a closed partners meeting, make new business acquaintances, and receive valuable gifts. Memorable souvenirs, a photo book signed by Anatoly Yunitsky, and a professional video report will make your trip even more exciting. And it is you who can be part of the first-class tour from the Skyworld community. Be among the best at the Global Expo Marathon and go on the most prized journey for the winners. See you in the United Arab Emirates. Okej, okay, tak to mniej więcej będzie wyglądać. To stanie się mniej więcej udziałem osób, które będą jechały na tę wycieczkę. Osobiście miałem okazję widzieć większość tych miejsc, które gdzieś tam migawki były, czy Burj Khalifa, czy tam cały ten teren przed wieżą, czy też wyspa w postaci, w kształcie palmy, hotele. No, Luna Park, który tam też się znajduje, piękny, niezwykły i wiele atrakcji na nim. Czy jeszcze wiele innych miejsc związanych właśnie z całym Dubajem i okolicą.
warto jak gdyby stać się uczestnikiem takiego wydarzenia. Jest na pewno niezapomniane na długi czas, więc tutaj warto pod tym kątem myśleć. Co jeszcze? Króciutko podsumowując to dzisiejsze spotkanie, jeszcze o kilku ważnych sprawach powiem. Postaram się dosłownie w ciągu 10 minut maksymalnie to zmieścić, jeśli mi się uda. Jeśli chodzi o tegoroczną prezentację technologii strunowych, ona oczywiście odbędzie się w szarży. Czyli to jak gdyby kolejne lata pamiętaliśmy, wcześniejsze, 16, 17 rok, przez całą tą pandemią, były ekofestiwale w Marinomorce koło Mińska. Natomiast teraz to wszystko będzie przeniesione i będzie miało miejsce chociażby w tym roku właśnie w szarży 22 chociażby października. Więc można powiedzieć, że duży krok do przodu. Tutaj krótka informacja, media oczywiście trąbią na wszelkie sposoby. Tych informacji będzie coraz więcej i naprawdę na każdym webinarze o tym przekonuję, bo jestem o tym pewny, że tak będzie. Tutaj taka krótka migawka pojawiła się w naszych biurach. Oczywiście jest to jedna z wielu, ale taka pojawiła się akurat w naszym biurze, więc oficjalna, więc ją pokazuję. To była taka krótka informacja, na którą zwróciłem uwagę, bo według tego serwisu, według całego tego biznesowego serwisu, który ukazał informacje na temat Skyward Community, zwrócili uwagę, jeśli chodzi o dlaczego jest tak potężne zainteresowanie tą technologią, chociażby na tych ziemiach arabskich, to podano dwa powody. Między innymi, że są tam problemy drogowe w regionie. Chodzi o rozwiązanie problemów drogowych, w których przychodzi właśnie Skyward Community. Świetnie się wpisuje niejako właśnie rozwiązanie tych problemów, biorąc pod uwagę infrastrukturę, klimat, zapylenie, to co się tam co jakiś czas ma miejsce, jeśli chodzi o jakieś burze piaskowe i wiele innych rzeczy, więc to świetnie rozwiązuje ta technologia nasza. No i cena. Cena jest wielokrotnie tańsza od standardowej na przykład jakiegoś metra, które nie do końca też tam w 100% jest rozwiązaniem na wszystkie tam rejony. Natomiast nasza technologia tutaj się fajnie, świetnie wpisuje w te rozwiązania i wychodzi naprzeciw problemom infrastruktury przemieszczania się. No i tutaj ta informacja, którą tu już mogliśmy na czacie, pan Adam tutaj napisał dotyczącej tego certyfikatu. Certyfikat w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tego typu certyfikaty, one są bardzo ważne, bo te certyfikaty, które otrzymywała firma już wcześniej, chociażby między innymi w całym tym ekotechnoparku, które ma miejsce, został wybudowany w Marinomorce koło Mińska, który jest swoistym, powiedzmy, poligonem doświadczalnym. No jest to poligon doświadczalny, bo to niezwykły ekotechnopark, ale tam te wszystkie prototypy urządzeń, kolei, tych całych pojazdów tej technologii strunowej przechodzą całkowitą, powiedzmy, przemianę, certyfikację pod każdym względem. Właściwie to, co tam się dzieje, to w momencie certyfikowania całej tej technologii już nigdy jak gdyby nie będzie potrzeby robienia tego, co się dzieje teraz. Czyli po prostu w momencie, kiedy jak gdyby temat zamkniemy z certyfikacją, no to wtedy tak naprawdę świat stoi przed nami otworem. My możemy w sposób bezpieczny, legalny tworzyć technologię, transport dla całego świata, dla wybranych regionów, gdzie tak naprawdę tylko dostaniemy zamówienie. I teraz te wszystkie zmiany, te wszystkie próby wdrażania tego wszystkiego w klimacie zarówno tropikalnym, jak i klimacie zimnym, czy jakikolwiek innym, mają na celu tak naprawdę stworzyć pewne standardy międzynarodowe, które później tak naprawdę będą tylko powielane. Będzie seryjna produkcja i już się nikt nad tym nie będzie zastanawiał, ponieważ to, co jest potrzebne do wprowadzenia tej technologii, dzieje się to teraz.
Tutaj między innymi właśnie to zdanie na końcu w naszych back-office'ach specjalnie podkreśliłem, powiedziano, że uzyskana certyfikacja potwierdza spełnienie światowych wymagań dotyczących niezawodności, bezpieczeństwa, trwałości transportu strunowego. A przecież wiemy, że firma daje gwarancję tutaj na 100 lat. W dłuższej perspektywie uprości to proces podejmowania decyzji o współpracy z przyszłymi klientami na całym świecie. Więc tego typu certyfikacje mają na celu jak gdyby stworzenie pewnych standardów prawnych, zezwoleń, które tak naprawdę później pozwolą nam powielanie seryjne całej tej technologii w dowolnym miejscu na świecie. Zarówno jeśli chodzi o tory, jeśli chodzi o kolej, same pojazdy, jeśli chodzi o te budynki dotyczące stacji pasażerskiej, tam gdzie pasażerowie wsiadają, wysiadają, to wszystko w tej chwili te standardy są ustalane i przez niezależne firmy zewnętrzne certyfikowane, otrzymujemy pozwolenia, zezwolenia, dokumenty na to, więc to są niezwykłe wydarzenia. Zresztą na zdjęciu było widać radość tutaj Anatolia Janickiego, naszego konstruktora generalnego, jak gdyby kolejny etap związany z celem, jakim jest masowa budowa w różnych zakątkach świata tej technologii, jak gdyby przechodzi do, można powiedzieć, kolejny etap w tym celu. No i tutaj jeszcze na koniec bardzo ważna informacja, ja to pokażę za chwilę w swoim biurze na koniec. Firma ogłosiła dzisiaj świeżo, z przyjemnością informuję, że propozycja dotycząca właśnie tych wirtualnych hologramów pojawiła się krótko jeszcze na tak naprawdę 8 dni. Do 15 września firma wznowiła możliwość uzyskania hologramu w własnym biurze, ale również w Muzeum Ekotechnoparku. Pojawi się nasz hologram, ale może sam hologram nie jest aż taki ważny, chociaż pewnie fajnie, jak się będzie jakiś hologram pojawiał z naszym zdjęciem i zwiedzający go turyści, których tam przewijać się będą tysiące, dziesiątki tysięcy, mogą sobie zobaczyć jednym z inwestorów tej technologii, kto był. Natomiast chodzi o dyskonto. Dyskonto jest 1 do 90 i ono jest bardzo wysokie. Wprawdzie ta możliwość jak gdyby nabycia tego pakietu jest albo na raty w 10 ratach po $500, albo jednorazowo $5000. Ale zaraz za chwilę Wam pokażę, dlaczego warto to zrobić. Może tak, pierwsze co, to chwileczkę mi to zajmie, zobaczę, bo pewnie mi wyrzuciło z konta, więc postaram się zalogować, odświeżyć, momencik i za chwilę zrobię udostępnienie ekranu. Pokażę Wam przykład, dlaczego warto pomyśleć o takim pakiecie. Być może mamy kogoś z inwestorów, z swoich partnerów, kto ma taką gotówkę na ten moment i warto ją wykorzystać, nie przegapić w ciągu tych paru dni. Niektórzy zdarza się inwestorzy, że zaglądają na swoje back-office raz na miesiąc, albo rzadziej, raz na pół roku, albo jeszcze rzadziej. Więc o takiej okazji warto też szybko informować. Ja już się loguję na swoje konto, 034, zabezpieczenie, właśnie ten Google. I za chwilę dam udostępnienie ekranu, momencik, jak już się zaloguję na konto. Dobra, już jestem. Więc teraz tak, robimy udostępnienie ekranu. Czyli tak, to na chwileczkę wyłączam. Włączam demonstrację, udostępnienie ekranu, udostępnić dźwięk. Mam nadzieję, że będzie słychać wszystko. Ok, mam nadzieję, że widać mój ekran. I teraz tak, standardowo chcę pokazać mniej więcej, jak to wygląda.
Zobaczę. Biorąc pod uwagę tą ofertę, którą w tej chwili firma uruchomiła, inwestuj z najwyższym dyskontem do 15 września, wykorzystajmy naprawdę ten tydzień. Inwestycja w ratach po $500 lub jednorazowo 5000, ale uzyskamy 450 tysięcy udziałów. I teraz wracając sobie do standardowej oferty, zainwestuj. Troszeczkę się przerzuca tutaj chwilę. Miejmy nadzieję, że się otworzy, bo ten internet tutaj widzę, że coś jest słabszy. To jest ten czat, o którym wspominałem online. Natomiast tak. Mamy tą ofertę 450 tysięcy, ale zobaczmy. Mamy standardowe oferty sprzedaży. Co najciekawsze, że w momencie, kiedy mamy akurat tutaj ten, mam aktywny kupon, załóżmy za 50% udziałów więcej, to ona gdyby się uaktywnia i jest we wszystkich widoczny, czyli tak naprawdę w każdym pakiecie mogę mieć 50% udziałów więcej na ten moment. Gdybym dokupił jeszcze jakiś pakiet, to będę miał, to mogę mieć 100% udziałów w zależności od rodzaju pakietu zakupionego, ale chcę wam podać przykład. Zobaczcie, 5000 daje nam 175 tysięcy. Nawet gdybyśmy mieli, kupili pakiet taki za ileś tam, za 1000 czy więcej, mieli możliwość zakupu pakietu za 5000, to otrzymalibyśmy oczywiście 100% więcej udziału, czyli 175 razy 2, to mamy 350 tysięcy udziałów. Podwójnym dyskontem, znaczy z podwójną ilością. 350 tysięcy. Natomiast w tej chwili za 5 tysięcy z podwójną. Standardowo kupujemy dzisiaj, mamy 175 tysięcy, nic więcej. Jeśli mamy kupon do wykorzystania na 100% więcej, to mamy 350 tysięcy. Oczywiście ten kupon trzeba go mieć pierw. Natomiast jeśli nawet byśmy go mieli, to mamy 350 tysięcy. Natomiast ta oferta dotycząca hologramu, która ważna jest jeszcze przez 8 dni, za 5 tysięcy mamy nie 350, ale mamy 450 tysięcy. Czyli tak naprawdę mamy trzykrotność więcej udziałów w tym samym pakiecie niż w ofercie standardowej. Dlatego też warto ją, tą ofertę wziąć pod uwagę. Jeśli mnie osobiście, to warto pomyśleć o kimś, kto ma wystarczającą gotówkę, aby taki pakiet nabyć za 5 tysięcy dolarów lub ewentualnie w ratach. Bo jak gdyby ten hologram oczywiście, no to jest jakiś tam efektem ubocznym, gdzie możemy w gabinecie i później w muzeum on będzie też widoczny dla zwiedzających, ale mamy 450 tysięcy udziałów, czyli dyskonto 1 do 90, czyli takie, które było mniej więcej jakieś 2-2,5 roku ponad w standardowej ofercie. Więc to warto wziąć pod uwagę. Jeszcze jedno przypomnienie tak na koniec. W moich inwestycjach mam tą zakładkę SWC tokeny. Te tokeny, które mają się pojawić w związku z rozwojem firmy, z których będzie finansowanych jeszcze wiele projektów, mamy możliwość zrobienia wstępnej rejestracji. U mnie na koncie wstępna rejestracja już jest ukończona, ale w swoich biurach, jeśli tego nie zrobiliśmy, to warto to zrobić. Czyli tak, to teraz wyłączę. Udostępnianie. I wracamy do ostatniej strony. Więc tak no mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o tą promocję związaną z tym pakietem. Weźmy to pod uwagę naprawdę, może się powtarzam wielokrotnie, ale dyskonto 1 do 90 to jest takie, które tak jak powiedziałem, było dostępne mniej więcej jakieś 2-3 lata temu. 2-2,5 roku temu. Myślę, że firma chyba już nie wróci do tego dyskonta po tym, jak będą się pewne rzeczy działy, jak się zacznie Expo i później budowa pierwszych tych komercyjnych tras.
które są już zapowiedziane, a jest mowa przynajmniej o 6 projektach, które już będą wdrażane, ponieważ pełna dokumentacja jest już zakończona, związana z zezwoleniami, z pozwoleniami na stawianie słupów, fizyczną budowę. Wszystkie zezwolenia są, więc to za chwilę się zacznie dziać, więc takie możliwości zakupu chociażby z takim dyskontem jak 1,90 to jest naprawdę duży prezent ze strony firmy. I myślę, że to chyba jeden z ostatnich gwizdków, by w takiej cenie nabyć taką ilość udziału, za 5450 udziałów. Tak to mniej więcej wygląda. Na tym tak naprawdę kończy się nasza dzisiejsza prezentacja. Ja dziękuję wszystkim wytrwałym. Chwileczkę przedłużyłem, dosłownie 5 minut przedłużyłem. Obiecałem, że do godziny, ale wyjątkowo tutaj przedłużyłem. Być może jakieś pytania macie, ktoś ma jakieś pytanie, to jestem w stanie w tym momencie odpowiedzieć, jeśli ktoś coś napisze na czacie. A jeśli nie, no to po prostu spotkamy się być może nawet z nowymi informacjami. Postaram się jakieś takie uzyskać informacje, które mogą nam dać jeszcze lepszego takiego, powiedzmy, kopa do działania, takiego pozytywnego w kolejnym tygodniu. Także jeśli nie ma pytań, to ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za obecność i wobec tego do zobaczenia za tydzień w kolejnym tygodniu, w kolejny wtorek.